Siemanko, cześć. Zapraszam do oglądania na film z mojego nowego nabytku. Witamy wszystkich w jakże niespodziewanym zakończeniu dnia. Niespodziewanym. No niespodziewanym. Dzisiaj siedzimy w Dojczu. Tutaj może ktoś, kolega Łukasz, bardziej o nim opowie. Tym razem go nie testujemy, ponieważ ciągnik jest przetestowany już. Tak. To może coś więcej, Łukasz, powiedz. No co, znajdujemy się w Dojczu. Agrotron 7250 TTV, wersja Warrior. Czyli ta czarna. Czyli ta czarna, jakieś tam więcej ma wypasu, nie wiem dokładnie. No co tam, trochę inny niż ostatnio, bo ostatnio był zielony z czerwonymi felgami, ten jest czarny z szarymi felgami. No tak i tyle. Jeszcze, że tak powiem ci, przerwę i pamiętam, jak chyba 8 lat temu w podobnej scenerii nagrywaliśmy twój zakup pierwszego Dojcza na gospodarstwie. Na dzień dzisiejszy, tak, to już jest czwarty Dojcz na gospodarstwie, tak? Tak, tamten był pierwszy, ten jest czwarty w ciągu 8 lat. Także flota się rozrosła. Chyba nawet tamten też był w tym samym miesiącu nagrywany, nie wiem czy nie. Znaczy ja wiem, że 10 albo 9 grudnia opublikowałem film, także coś tak było nagrywane. Tak, tak. Także sentyment do marki jest wielki murzyn, a nie, teraz nie można mówić murzyn, także. Duży Afroamerykan. Tak. Nie no, gdyby nie sprawdziły się w naszym gospodarstwie te ciągniki, no to na pewno nie byłby to czwarty ciągnik. Testowaliśmy klasa, żeby zobaczyć co tam, no wiadomo, no nie ma się co aż tam może tak bardzo przywiązywać. No ale nie, no jednak nie. No trochę sercem, trochę rozumem. I takie coś to też się mi się wydaje, czuję, bo no ten ciągnik zrobił na mnie takie najbardziej, tak osobiście, takie wow. Czego inne nie robiły, nie. Jak wszedłem, go zobaczyłem, no to tutaj naprawdę stwierdziłem, że to jest to. Tu tak możemy porównać, że to jest BMW M-pakiet, albo po prostu M, Audi to jest S, także to jest fajne wyposażenie specjalne. S, M, AMG. AMG, takie wszystko i... Bardzo fajna wersja wyposażeniowa oraz stylistyczna. Bardzo mi się podoba ten ciągnik. Zobaczcie nawet jakie ma fajne wstawki. Może to tylko dla oka jest, ale... Ledy, tu takie światełeczka. Takie pierdołki, a najwięcej radości tak naprawdę są. No, nie no, radość jest. Oświetlenie pełen LED. 360. 360. Jeden, no bo wiadomo, że musi być lepszy teraz. Nie no, jest naprawdę ciągnik taki no, na wysokim standardzie. Jest to praktycznie full opcja, jedyne czego nie ma to ustawianych elektrycznie lusterek. Poza tym ma, co można było to ma, z tego co ja wiem. A... No, tutaj wam przebitka puszczę te guziczki, także wam wszystkie są, że zero pustych miejsc. Tam jeszcze z tyłu, o kurde, jeszcze tutaj tego nawet nie widziałem, no. Ja pierdzielę, to jak w małym Boeingu. No tu jest wszystko w tym ciągniku. Tu jest... Podwozie się wysuwa gdzieś tutaj od spodu. A, na Transformersa też się go zmienia gdzieś tam jakimś przyciskiem, ale to może nie na filmie. Bo... Tak, dokładnie.
Może coś jak jeszcze z danych technicznych o tym ciągniku? Będzie na pewno dużo pytań. Dane techniczne. No dane techniczne to najlepiej jakby każdy sobie sam sprawdził, bo to jest raczej dużo tego i ciężko do zapamiętania. Co za 250 koni chyba niecałe maksymalnej mocy, 237 nominalnej, czyli też tej homologowanej. Masa własna około 10 ton, nie wiem, jeszcze go nie ważyłem, klas był podobno wtedy zważony. Tego nie ważyłem, nie mam pojęcia ile waży dokładnie, w danych technicznych był najciężejszy, a jak jest to na wadze, tego nie wiem. Na razie troszeczkę tam porobił, pojeździł troszeczkę w talerzówce, w pługu, no uciągliwy jest, no nie ma tam problemu, tak, także wagowo jakoś tam musicie idzie. Wiedzieć, że zaraz bije pierwsza magiczna liczba na motogodzinach. Ciągnik nie stał, jak był kupiony. Będzie widać ogólnie. Ciągnik jest nowy fabrycznie, tak? Tak, ciągnik jest fabrycznie nowy, zakupiony w firmie Eurotech. Serdecznie pozdrawiam wszystkich z firmy Eurotech. Oby nam się tak dalej współpraca układała. Tylko to nie jest żadna reklama. Nie, po prostu... To są prywatne odczucia, tak. Bez żadnych reklam. Tak, dokładnie. Nikt nam na to za nie zapłacił i to jest wasz błąd. No, żartujemy. Ogólnie no tutaj co jeszcze Łukasz ważne, to jest skrzynia w tym ciągniku, bo to nie jest żaden fajchotron. No nie, skrzynia jest bezstopniowa TTV. Tutaj są od skrzyni jakieś tam parametry, to można ustawiać. Znaczy, tutaj tego są... to mi nie pokaże, bo tam no, jest... cuda nie widzę, taka tam... Bo wymyślali, żeby człowiek miał się w czym bawić w polu. Tak, a później się popsuje i serwis ratunku. No, a tak to no, skrzynia jest bezstopniowa. Kolejny ciągnik chciałem z skrzynią bezstopniową. Niestety, no wiadomo, cenowo i tak dalej, no ale jednak padło na bezstopniówkę. Nie żałuję na razie, komfort pracy na bezstopniówce jest... No jak ciągnik nowy, to jest najlepsze, co można zrobić gdzieś na bezstopniówce, nie? Tak, znaczy no nawet tego modelu, co tu jest, 7250, nie można wziąć bez stopniówki, bo one są standardnie na bezstopniówce, także patrzyłem na model 6215, no ale gabaryt troszeczkę mniejszy, seria 6. Miało być na RC Shifcie, no ale padło na 7250 TTV i na razie jestem zadowolony, także zobaczymy, mam po pierwszych 100 godzinach odczucia bardzo fajne. Jak każdy nowy sprzęt. No, także no co, orałeś nim, talerzowałeś? Orałem, talerzowałem, nie wiem, i raz wysłupkiem ciągłem, także no. Po lodzie jakoś tam pod górę wciągnąłem, nie było grzebie, no opony są wiadomo nowe, wszystko jest nowe, no to tam, no musi chodzić, tak? Z założenia tak. Zobaczymy jak będzie po 1000, po pierwszym roku, czyli tam jakieś podejrzewam, że około 1000 godzin spokojnie w pierwszym roku zrobi. Zobaczymy jak to będzie. Wiadomo, że u mnie ciągniki nie są oszczędzane. Póki co sprzęt do niego jest odpowiedni, ale podejrzewam, że zaraz dostanie nieodpowiedni sprzęt. Dostanie w podupie. Tutaj zaraz będzie ból dupy, jak u mnie z siódemką, że maszyn nie ma, a ciągniki kupuje. No ale to jest. No maszyny są na razie. No, ty to masz, takie puch masz, nie? Najważniejsze narzędzie. Agregat ten 6-metrowy. Przyczepa też jest już można powiedzieć. Przyczepa samozbierająca jest, dostanie na wiosnę, bo na chwilę obecną nie ma w nim przedniego wałka, ale będzie zamontowany, bo tak było dogadane, że ma być zamontowany w ciągu tam chyba 2-3 miesięcy. Przyjdą kosiarki do niego, przyjdzie motyl, no ale... Dobra, nie spoileruj, dobra, koniec, nie ma tego spoilerowania. To wytniesz. Tak, oglądajcie na bieżąco, bądźcie, także zobaczymy co to będzie. Ja się pochwalę, że jedną rzeczą, którą potrafiłem obsłużyć, były te oto kierunkowskazy, ponieważ to jest zwykły manualny przycisk, o, żadne dotykowe tam. A tu jest też wszystko na przycisk, tu nic nie ma. Ale złego. Kierunki to kierunki, a tutaj masz różne funkcje. No co? Ciągnik jest bardzo fajnie podświetlony. Zobacz, taki mały samolocik. Musimy niestety przejechać, bo z tyłu jedzie samochód. Zobacz, tylko spokojnie teraz. Firmowe paliwo. I ogólnie geneza tego jest taka, że no, nie oszukujmy się, nowe maszyny są bardzo drogie. Tutaj Łukasz się wsparł dofinansowaniem. No tak, gdyby nie dofinansowanie, tak, to na pewno dość nie... istotna informacja, bo na pewno dupka będzie piekła. Nie, no to ci ludzie kupują nowe traktory i... Ale to wiesz, to bardziej jest taka mentalność Polaka, żeby jak to, no kurwa, no jeszcze na full opcji człowieku, no to jak no to, tak? Znaczy, no ja...
Ja brałem traktor z placu, ja nie brałem traktora, bo po prostu zależało mi na szybkim zakupie i ja nie brałem traktora prosto pod siebie, a że taki się trafił już na full opcji, no to taki jest, tak, no. Nie, no i bardzo dobrze, także tam patrz, jakiś kretyn kurwa w pole wjechał tam prosto, ja nie wiem, co tam się działo. Czuby jeżdżą. A później wypadki. Tak. Ogólnie fajnie, bo ciągnik ma skrzynię 50 km na godzinę, ale możliwość jest rozblokowania tej skrzyni, nie? No tu maksymalnie chyba do 70 może iść, ale czy on... Jak cię pierdolą na fotoradarze, do poprawku. No. Ale to musiałbym wjechać w strefę zabudy tego. Czekaj, ta co tam do 20 można. Zamieszkania. No także... No co, ciągnik też jest fajnie, że przedni tuz ma na EHR-ze, nie jest sterowany z hydrauliki, tylko jest na EHR-ze. Także to jest bardzo fajne, może się to przydać w razie do jakiegoś, nie wiem, wału, jakiegoś... No czegoś... No nie do maszyn, będzie, tak? No tak. Maszyn, ale... Na razie to co on tam, dostanie obciążnik i kosiarkę, a... Ale to jest jak każdy ciągnik, a później dopiero można park uzupełniać, jest główny koń teraz już konkretny. No tak. Ładny, bardzo ładny, jeszcze raz powtórzę, czarny, bardzo fajnie ładny. Fajnie też, że tu jest oddzielona też całkowicie kabina od maski. Ale to już, praktycznie w każdym nowym ciągniku to weszło. I... Przeszklona kabinka, klimatronik, pionierek z Biedronki, także jest na bogato, ludzie. No. Nie no, no to no jeszcze możemy się... Tak, podgrzewane fotele, znaczy ten podwójnie, podgzewane, wentylowane. Kurwa, ja takich w BMC nie mam. Nie, no kurde, ja też w Volvo nie mam, ale... Ja to na twoim miejscu przełożył go do domu, do komputera. Tu jest, poczekaj, co tu jest? Tu jest od... A, bo ciągnik też jest z nawigacją. Ma jakieś tam pierdoły. Tu jest jakiś klimatyzowany schowek. Jeden pod tobą jest drugi. To jest fajne. No, to jest... Że na bok chodzi fotel? Nie, no to jest fotel jednak... No fotel jest najlepszy. Moim zdaniem to jest najlepsza inwestycja w ciągniku, to jest dobór do odpowiedniego fotela, nie? Nie siedzisz tak jak na taborecie. Ręczny jest... No, z guzika elektryczny. Co tu jeszcze można powiedzieć? Gaz ma ręczny. No, ciągnik oczywiście spełnia już te niestety wszystkie normy, dlatego to już nie ominiemy, jeżeli bierzemy nowy ciągnik na modernizację, nie? Ale no co nie, zrobić, no nie? Tutaj to jest tak, no tutaj mam na przykład nawigację, co tam sobie robiłem, tutaj koło domu jest pole. Wiadomo, to tam się na tym uczyłem, także... Poczekaj, pierwsze początki, spotkamy się za 10 lat, to już będziemy wszystko tutaj na pamięć zrobione, no, nie? Jest, no ten ISOBAS, no to się przyda na pewno. To na pewno, wiesz, to dużo taniej, jeżeli będziesz nowe maszyny brał, to dużo taniej wyjdą, nie? Tylko, że znów nie podepniesz do jednego ciągnika, musiałbyś mieć. Do czego? No jak na przykład nie bierzesz maszyny ze sterownikem, to musi mieć inny ciągnik też z isobusem, nie? No. A w tym dużym masz isobus, czy nie? Nie. Nie ma. No u mnie jest chamsko zrobione w siódemce, ale to bardzo chamsko jest zrobione. Nie ma. Tutaj, no nie wiem, no trzeba się tego nauczyć. Tu jest też podpięcie do Wi-Fi. Znaczy tak, tutaj to sobie można przyciemniać i rozjaśniać ekrany, albo automatycznie, albo dron nocny, dzienny i tak dalej. Zdjęcie sobie można zrobić. Kurwa, ptakę tam w nowym selfie. Tutaj podpięcie, czekaj, jak to się włączało. Tutaj, no połączenie z Wi-Fi fajnie, bo internet jest w ciągniku, także można tam sobie tym się bawić. Co tu jest? Jakieś AR, jakieś coś. AMG, to tylko nie klikać. No tu fajnie, tu... Pierwszy raz woziłem na przykład obornik na nawigacji. I to rzucał elegancko. Kurde, se ustawiasz tyle ile chcesz i ci sypie i realnie wjeżdżasz. Nieważne czy jest ciemno, widno, czy kładziesz na górczyce, czy kładziesz na co, jak nie widzisz śladów, se ustawiasz, wjeżdżasz. No baja, no super. Nie chciałem nawigacji, bo był to dla mnie zbędny bajer, a że tu była, no i została, tak teraz wszystko co się da robię na nawigacji. No tak, no to normalne, nie? No. Nie, no super, super. Dobra, to co, powoli zawracamy i jedziemy do domku. Już jest nagrane. Bokiem i na YouTubie Deutsch obalony, ale to się będzie klikało, ludzie to lubią takie rzeczy. Czego się nie robi dla oglądania, tak. Wyjebać Deutscha. Tak. To jest
ogólnie bardzo mądra inwestycja, ponieważ Łukasz kupił, a nam wszystkim się zwróciło. No, o tak, tak. Ciężko to, ale ten ciągnik będzie teraz 10 lat chodził, także no. Nie no, myślę, że po takim opijaniu, no to... Dobrze, należy się. Ogólnie nie pamiętam, jak odjeżdżałeś, także... Ja pamiętam, ale tak się skupiłem. No, jest konkretna kolumbryna. Ślisko jest. Dobra, dobra, Łukasz, spokojnie. Ale leci bokiem. O, teraz tak. Tak. Dobra, żartowałem z tymi wyświetleniami, Łukasz. Chyba, że masz tam do kasku wykupiony. Ma, ma. Wal go na bok, dawaj, bym tam płak. Czekaj. A, i czego ciągnik jeszcze nie ma? Lamp LED-owych, drogowych. Ale tak to full LED prawie, nie? Znaczy oświetlenie robocze jest full LED, ale nie ma oświetlenia drogowego LED. No, ale to ale to myślę, że można sobie samemu się w to pobawić. Słuchaj, to nic na razie nie rób, nie dłub. No się jedyć. Nic nie będę dłubał, ja nie mam na to czasu. Dokładnie, jesteś za bardzo zapracowany. Żeby tylko chodzić. Będzie, a też nie ma wyboru, słuchaj. Wiesz o tym, że czarni dobrze pracują. Ty, no nawet niedużo paliwa na razie spali z tego, co pracował, to... No słuchaj, jak masz tutaj pół Mausera jako zbiornik, to co się dzieje? No tak, no 500 chyba litrów jest zbiornik. Ja pierdzielę. Także... Nie, no ale nawet tutaj, czy... To już nie mówię o Deutschu, ale ogólnie o różnych ciągnikach, o różnych markach, to każdy mówił, że na bezstopniówce będzie ta oszczędność w paliwie. Wiekopomna chwila. Mamy 100 godzin bitych. Zobaczcie, jesteście świadkami naucznymi i żadny błąd nie wyskoczył, także... Ja akurat w Fergusonie się cieszyłem, jak było 4000 godzin, to silnik nie zgasł, ciągnik jechał dalej, także to jest... A tak straszyli, że 4000 i szmelt.